Dobiegają końca prace przy budowie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Na ukończeniu są już budynki Technoparku i hali produkcyjnej, które znajdują się u zbiegu ulic Przemysłowej i Podmiejskiej. To infrastruktura przygotowana dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, usługową czy wytwórczą, opartą na nowoczesnych technologiach przyjaznych środowisku. Park Naukowo-Technologiczny będzie spełniał 4 funkcje, mówi Kamil Buksa, zastępca prezydenta Ełku. Główną jest to inkubator przedsiębiorczości, czyli stwarzanie młodym ludziom, chętnym ludziom do stworzenia własnego biznesu, odpowiednich warunków. Natomiast kolejną funkcją jest to funkcja centrum usługowo-logistycznego, czyli po prostu przedsiębiorcy będą mogli wynajmować powierzchnie biurowe tam, prowadzić w tych powierzchniach biurowych swoją działalność. Mogą korzystać również z hal produkcyjnych. Kolejną funkcją Technoparku jest to funkcja inkubatora technologii. Zlokalizowane będą hale produkcyjne na terenie Technoparku, w których to przedsiębiorcy będą mogli po prostu prowadzić badania rozwojowe, badania nad nowymi technologiami, nowymi rozwiązaniami w swoich branżach. No i ostatnią funkcją jest to funkcja dydaktyczna poprzez Szkołę Młodego Einsteina, gdzie po prostu będziemy chcieli młodzież, dzieci oswajać z tematami związanymi z nowymi technologiami, z prowadzeniem biznesu, takie podstawy przedsiębiorczości. Po zakończeniu budowy budynek zostanie wyposażony w najpotrzebniejszy sprzęt, jak meble biurowe czy komputery. Młody przedsiębiorca będzie miał 3 lata na rozwinięcie w Technoparku swojej działalności. Następnie zobowiązany będzie do opuszczenia tego miejsca i udostępnienia go innym. Oprócz budynku i hal produkcyjnych w skład Technoparku wchodzi również ponad 20 hektarów terenów pod inwestycje. Jest szansa, że miejsce znajdą tam przedsiębiorcy, którzy rozwiną swoją działalność w Technoparku. Ratusz planuje również włączyć te tereny do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszystko po to, by inwestorzy mogli skorzystać z ulg podatkowych, dodaje Buksa. Te tereny chcemy udostępnić potencjalnym inwestorom, zachęcić ich poprzez możliwość udzielenia im odpowiednich ulg. Prezydent planuje włączyć tereny te inwestycyjne w obszarze tej strefy Technoparku do strefy ekonomicznej, tak by móc udostępnić potencjalnym inwestorom możliwość skorzystania z ulg strefowych. To będą tereny nadal w posiadaniu miasta, jednak będą one objęte strefą ekonomiczną, gdzie rzeczywiście można skorzystać z ulg w postaci do 70% wartości inwestycji ulgi w podatku dochodowym CIT dla przedsiębiorstwa. Koszt budowy Parku Naukowo-Technologicznego to ponad 22 miliony złotych. 50% tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.